Witajcie, drodzy widzowie. W końcu udało mi się to nagrać. Właściwie udaje mi się teraz, bo mówię o narracji, gdyż do tej serii będzie narracja po nagraniu. Co prawda miałbym takie możliwości, żeby nagrywać i tą narrację i dźwięk z gry w tym samym momencie, ale no nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie, ponieważ jeszcze nigdy tego nie robiłem. Musiałbym używać tam tych wszystkich opcji nasłuchiwania tego, jak to się nazywa, nasłuchiwania line in i tak dalej. Może to przetestuję w którymś odcinku, ale to później. Na razie tak. Na razie chciałbym wam przedstawić grę Dissidia Final Fantasy, która jest grą na konsolę PlayStation Portable. I dzisiaj właśnie będę nagrywał tą grę, pierwszy odcinek nagram. No i tak, i tutaj zaczynamy nową grę, tutaj się wybiera takie podstawowe opcje, takie na przykład jak w jaki dzień gramy najwięcej i to będzie nasz bonusowy dzień. I w tym dniu będziemy otrzymywać specjalne dodatkowe bonusy. Będziemy na drugim slocie, zapiszemy sobie to. I tutaj takie pierwsze króciutkie intro. No, I have to make it. What? Abomination. Intervene and be slain. Tak, i tutaj nas czeka, jak widzimy, nasza pierwsza walka. A tutaj mamy taki samouczek, ale to nie opłaca się tego czytać, ja wam wszystko mogę wyjaśnić. A więc tak, o co chodzi w tej grze? Gra jest to głównie bijatyka. Chodzi w niej o to, żeby na początku za pomocą kółka na tym, no wiecie, kółka, przycisku kółkowego, nazbierać sobie dużo punktów BP, czyli Brever Points. Potem możemy użyć ataku kwadratem, który zmienia te BP, czyli tak jak ja miałem 545, na ten, na po prostu hit damage, nie? Tutaj to, co tu widzimy, to X-Brust, czyli taka specjalna, specjalny bonus, który po prostu daje nam możliwość przejścia w tryb X-Mode, czyli taki ulepszony nasz, taki ulepszony, możemy więcej damage'a po prostu zadajemy, nie? Tego akurat nie udało mi się tutaj pokazać, bo zupełnie o tym zapomniałem. I chyba tutaj mi się uda. Tutaj chyba odpalę X-Mode'a. Aczkolwiek nie wiem. A nie, tutaj go nie odpalę, bo tutaj... A może? Tak, specjalnie zrezygnowałem z tego, z tej walki turowej w powietrzu. Żeby odpalić X-Mode'a i wam pokazać chyba. Aha, bo on się nie naładuje do końca, czyli to jednak jeszcze nie w tej walce. No czasami jest tak po prostu, że pasek X-Mode'a, czyli ten całkiem po lewo, się nie naładuje do końca. Trzeba zabrać kolejnego basta. I can take you on if you wish. No i tym razem się udało i chyba macie, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to działa. No właśnie, pokazuje się taki znaczek, trzeba nacisnąć kwadrat, naciskamy kwadrat i to jest taki specjalny finisher. Każda postać ma swój i każdą postacią inaczej się wykonuje X-Mode'a, no bo tam, żeby mieć jeszcze jakiś tam bonusowy damage, trzeba wykonać jakąś czynność. Tak jak na przykład tam trzeba było wcisnąć na tym lewym. The pulses of disorder are getting stronger. Let us hurry. The fighting is far from over. No dokładnie. Jeszcze cała gra przed nami, więc trudno, żeby było inaczej. We must win, or there is no future for us. Tak, tak, znam już to na pamięć. I tutaj właśnie dostaliśmy możliwość ujrzenia głównego menu gry. Posłuchajcie sobie, jak pięknie gramy. Pięknie, nie? Dobra, a więc tak, w grze mamy te cztery tryby. Story Mode, Arcade Mode, Quick Battle Mode i Communications Mode, czyli pierwszy to jest fabuła, drugi to jest Arcade, czyli pięć, wybieramy sobie postać i mamy pięć walk do wykonania. Trzeci mod to jest po prostu ustawiamy sobie wszystkie
informacje o Beitlu, tam trudność, coś tam, wybieramy przeciwnika, wybieramy swoją postać, zmieniamy tam, nie wiem, level uzbrojenia, coś w tym stylu. No i tak to mniej więcej działa, a Communications Mode to jest, że gra się przez ad hoca na 2 PSP. W Dissidia 0.12, czyli w drugiej tak jakby części sequelu tego, jest możliwość grania na 4 osoby nawet, o ile dobrze pamiętam, ale niestety nie w tej jeszcze części. Tutaj postanowiłem sobie to pozmieniać troszkę w opcjach, ale tylko jedną rzecz zmieniłem, tak na dobrą sprawę. No i tak. Jeszcze, co to jest PP Catalog, może was to interesować. Jest to katalog, w którym możemy odblokowywać sobie nowe rzeczy. Dobra, później wyjaśnię. Na razie powiem o tym, co teraz się powinno znaleźć. Tutaj się powinno znaleźć intro, którego niestety nie będzie, bo jest tak długie, że nie chciałbym nim zaśmiecać odcinka. I do niego macie tam odnośnik. I tutaj już to jest po co. To jest co jest po intro. Do intra tam będzie odnośnik, możecie sobie kliknąć, to się spauzuje i będziecie mogli obejrzeć. Under vicious attack without relent, the warriors fighting for Cosmos started to fall one by one. The conflict that has continued for eons is now about to end in Chaos's favor. The world has been torn asunder, sinking into a vortex of disorder. Stuck. As for the few surviving warriors. Dziękujemy za wyjaśnienie. To jest takie w sumie krótkie streszczenie intra, tam więcej nie znajdziecie, tam jest jakiś fight krótki pokazany i kilka słów wstępu, nie? Ale jak chcecie, obejrzyjcie. A tu jest nasze drugie intro. Kolejne jeszcze. A właściwie to jest takie, taka wstawka, tylko nie wiem, czy to za intro można uznać. A, potem jeszcze będzie jedno intro, bo to... a zresztą, nie wiem czy ja... Tak. Teraz zaczynamy prolog i to jest intro do prologu. Ale sam prolog jest intrem do tego, do ogólnej gry. Czyli prolog też traktujemy jako intro, tym bardziej, że po prologu będzie drugie intro. A na samym początku mieliście okazję zobaczyć pierwsze, takie króciutkie intro, gdy ten cały walczył z pierwszym Falskirem. I gdy były te samouczki, pamiętacie chyba, nie? No dobra, i tak wygląda ogólnie ta gra. Tak wygląda plansza, po której się poruszamy, plansze będą tak wyglądać wszystkie, po których będziemy się poruszać w kampanii. Znaczy, nie będą takie proste, nie, że nic nie ma i od razu jest ten cały, jak to się nazywało? Weź się. O, znamie chaosu bodajże, czy jak to, jakoś tak się to tłumaczy. Tutaj akurat jest bardzo prosto, możemy tylko podejść i je zniszczyć. Tak, i nic nie musimy ten, jak widać zostało nam 0 Destiny Pointsów. Destiny Points, czyli w skrócie DP, są to punkty, które kosztuje nas każdy ruch, jeden ruch na planszy kosztuje nas jeden punkt. Punkty możemy odzyskiwać po wykonywaniu specjalnych challenge. Ja to wam zaraz wszystko zademonstruję. A tylko na razie jest tyle informacji, że ciężko mi się z tym wyrobić, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo to jest... Na początku wydaje się trudne, ale ogólnie jest proste. Dobra, jak widać tutaj mamy trudniejszą planszę. Troszeczkę, bo mamy już przeciwnika. No i tutaj takie krótkie info. Jak widać, uzbierało nam się 3 Destiny Pointsy. Jak widać i ten ruch kosztował nas jeden punkt. Tutaj możemy walczyć. No właśnie, to trójkącikiem możemy sobie odpalić takie menu customizacji postaci. I tutaj mamy naszego pierwszego przeciwnika, czyli False Hero, czyli fałszywego bohatera, czyli nie wiem co. Tutaj mamy samouczek jakiś tam, nie wiem, na jakieś pochęty. Bum. I jak widać, zbreakowaliśmy go, czyli gdy przeciwnik ma 0 Brever Pointsów, to wtedy to, co jest tutaj po środku, ta liczba punktów, która jest po środku, przechodzi na konto tego, kto zbreakował przeciwnika, czyli tego, kto ma jego punkty, nie? Taka zasada.
No i jak widać, po nazbieraniu odpowiedniej ilości punktów możemy wykonać atak kwadratem, czyli ten taki zabierający już HP. This victory will be remembered. O, ekran mi zgasł. Okej. Aha, i tam dostajemy takie te punkty, tam na górze zresztą było, jakby co gil to złoto. No i tutaj takie kolejne jakieś podpowiedzi. I tutaj widzimy tę miksturkę. Miksturki regenerują nam HP. Warto je sobie zostawić na walkę z bossem, jeśli na końcu jest boss. Dlaczego? To chyba się domyślacie dlaczego. No i okej, jak widać. Jak widać, skończyliśmy kolejną część tego chaptera, prologa właściwie. Ale prolog to jest chapter. W sumie nieważne. I dostaliśmy bonusowe punkty. Pipi. Czyli to, co już mówiłem. No właściwie dokończyłem ten wątek, czy nie? Chyba nie dokończyłem tego wątku z katalogiem Pipi. Więc katalog Pipi to jest katalog takich przedmiotów specjalnych lub umiejętności postaci, tam jakiś tam, nie wiem, tych, jak to się nazywa, artów i takich tam rzeczy, które po prostu odblokujemy za punkty zdobyte w grze. Czyli na przykład możemy sobie odblokować dodatkowe postacie do tworzenia własnych baity, możemy sobie odblokować alternatywne kampanie i tak dalej, i tak dalej. Tylko na to wszystko trzeba zbierać sobie odpowiednią ilość punktów. A tutaj walczymy z kolejnym przeciwnikiem. I to chyba jest ta walka, która trochę czasu zajmie z tego powodu, że chciałem tu zdobyć ten, jak to się nazywa? O właśnie. I tutaj widzicie DP Chance, czyli co mamy zrobić, żeby zdobyć jeden punkt DP. Jak widać, mi się to nie udało, bo trzeba wygrać w ciągu 10 sekund. Ja tak będę próbował i próbował do skutku, ale w końcu chyba mi się uda. No sorry, że tak to... No ale wiecie, jak to jest, czasami choć raz chciałbym skończyć z jednym DP pointem. A przyjąłem już chyba po mniej więcej trzecim, czwartym razie taką strategię, że odpalę po prostu X-moda i z X-moda go walnę. No teraz zapomniałem o X-modzie właśnie. Teraz chyba mi się też nie uda jakoś. Tak, znowu zapomniałem o odpaleniu X-moda. No sorry, niestety to będzie takie trochę monotonne przez chwilkę, ale to później się skończy. O, teraz mi się udało, ale niestety i tak tego punktu DP chyba nie zdobędę. No nie zdobyłem raczej, bo to trwało troszkę więcej niż 10 sekund. Aha, jeszcze AP, nie wiecie co to chyba. AP to jest Ability Points. Gdy mamy no jest takie coś, to jest tak jak z EXP-em. Gdy osiągniemy określoną ilość AP, odblokowuje nam się kolejna umiejętność postaci. Czyli na przykład tak jak właśnie pod kółkiem mamy, na przykład, nie wiem, to takie wybicie w górę. Możemy to sobie później zmienić na inną umiejętność. Nie wiem, jaki akurat ten, a jak on to się zwie. No nieważne. Ale nie wiem, o właśnie, Warrior of Light. Nie wiem, jakie on ma umiejętności dodatkowe. Tutaj, jak widać, dostaliśmy Broadsworda. Możemy go sobie ekwipować. Jak widać, tutaj nic innego nie mamy. Wiem, że coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Ale piękny jest ten soundtrack w ogóle w tej grze. Dobra, koniec. Niestety. Sorry, trochę chory jestem, nie wiadomo dlaczego. Więc tak. Zakończyliśmy kolejną część tego chaptera, prologa. No i dostaliśmy bonus w wysokości PP. 10. I kolejna część prologa. Nie chcę się wczytać. A jest, dobra. Jak widać, tutaj już mamy troszkę inaczej to wszystko zbudowane, gdyż mamy dwie drogi do wyboru. Możemy sobie pójść jedną, albo możemy pokonać po prostu tych dwóch. A nie, sorry, tutaj nie. Tym razem, jak widać, mamy tylko dwa Destiny Points. Jeden już stracimy teraz.
Ale chodzi tutaj o to, że gdy pokonamy jedno, gdy jesteśmy otoczeni tak jakby przeciwnikami, są w odległości od nas, no tak, tak przy samym bohaterze głównym, nie? To gdy skończymy walkę z jednym, to automatycznie odpala się walka z drugim. Działa to na takiej zasadzie, jak gdyby, że nie możemy uniknąć tej walki, ponieważ on był blisko po prostu. Nie ma już szans na ucieczkę. I musimy tą drugą walkę też. No jak widać, dało mi się skończyć, tylko nie wiem czy... Aha. Raczej nie. Nie, bo tam coś było na tym, na DP, nawet nie zwróciłem już teraz uwagi. I tak, i. Jak widać, mamy dalej jeden MVP, czyli nic nie. Ten. No i jak widać, nie możemy tego przerwać. Musimy pokonać tego False Hero. Hero. Fałszywego bohatera. Tutaj, jak widać, mamy zdobyć tego. Tą X. Zwłaszcza na tym. Najpierw, nie, w ciągu 10 sekund, czy coś w tym stylu. Tutaj, jak widać, udało mi się 5 razy trafić odpowiedni przeciw, czy coś w tym stylu. No wiecie, wciska się tam te takie te na. Jak się nazywa? Na tym takim, no to takie nad tym, nad analogiem. Okej, i dostaliśmy właśnie skończoną tą, dostaliśmy tą akcję zakończoną i dostaliśmy za to Destiny Pointsa. Co spowoduje, że skończymy ten poziom z jednym Destiny Pointsem, wow. A, już nie 0, a 1. Za to chyba też jest jakiś bonus, bo tutaj właśnie dostajemy więcej tego PP, mamy 50 i chyba jeszcze będzie bonus. No właśnie, ten gold cały. No, nie jest źle. No i kolejna część. I to chyba będzie już ostatnie, z tego co pamiętam. Tak. A nie. To jeszcze chyba jeszcze będzie jedno. Nie, bo tu zaraz mam tego. A jak to się nazywa? No właśnie. Dostaliśmy sobie akcesoria. Czyli takie. No akcesoria, wiadomo co to jest akcesoria. No nie muszę chyba wyjaśnić. Wszystkim, którzy gradzą. Wszystkim, którzy grali kiedykolwiek w RPG, na pewno. Od razu się skojarzy, czym jest akcesoria. Czym są akcesoria. No właśnie. I to akurat nam daje damage'a, jak możecie zauważyć. No, tu jest na dole nawet napisane. Piękny jest ten soundtrack. Naprawdę. No i tutaj, jak widać, mamy już pojedynek z troszkę trudniejszym przeciwnikiem. Tutaj jest jakaś tam rozmowa. Ja ogólnie nie lubię tych rozmów w tych. Jakoś to zawsze pomijam instynktownie. Aha, tutaj... A tu nie wiem, o co chodzi. Aha! Okej. To jest z tym. To jest związane właśnie z tym, co dostałem, czyli z tym Power Ringiem, że po ekwipowaniu tego ringa dostajemy dodatkowe bonusy. I za to chyba, jak coś jeszcze tam zrobimy później, to dostajemy jeszcze kolejny bonus. Coś takiego, ja nie wiem dokładnie tego, to ja nie wiem, to nie zwracam. O, to ten fajny soundtrack. To jest piąte chyba na pierwszym CD. A właśnie, jak chcecie, to mogę zrobić konkurs na original soundtrack z tej gry. Ponieważ mam gdzieś, kupiłem i dostałem dodatkowo drugi gratis. Więc jeśli ktoś chce, to czemu nie? Jakiś konkurs, giveaway, cokolwiek. Ale to później, jak będzie troszkę więcej osób, które oglądają, to nie będzie kiedyś będzie. Dobra, nieważne. Jak widać tutaj, staram się
użyć tego ataku na bliski dystans. Zapomniałem w ogóle, że mam ten taki tą falę światła, nie? Czy jak to się tam zwało. To można tylko z ziemi w aktualnym momencie odpalić. No nie monitor się wygasić. No i okej, udało mi się właśnie wygrać. Kolejne wiktory. The light is always with me. Jak widać, za tą walkę dostaliśmy troszkę więcej AP, no i troszkę golda. Gold się przydaje, bo później można w sklepie kupować, a AP chyba nawet już tłumaczyłem. Destiny Point Zero, oczywiście standard, tylko raz mi się udało mieć więcej. No i jak widać też jestem takim prosem, że normalnie mam full HP cały czas, nie? Haha, jestem po prostu najlepszy. Dobra, a nieważne, skończyliśmy właśnie teraz prolog i to. No i skończyliśmy prolog i chyba w tym momencie gdzieś tam się zakończy zaraz odcinek. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze wam pokazać, jak to mniej więcej się podliczają punkty, a później jeszcze jedną rzecz. Patrzcie. Jest coś takiego, że na przykład za parę set tam punktów dostajemy nowy spell. Jeśli mamy jeszcze więcej punktów, to dostajemy coś tam później, coś tam. A jak widać tutaj moglibyśmy... A, dobra, nieważne. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. A, bo teraz będzie jeszcze intro. To nie, to sorry, jeszcze się nie żegnamy. Intro. Intro. Cosmos. Du. Dobra, sorry, już nie przeszkadzam. Ale ja to ogólnie już wczoraj miałem okazję obejrzeć 3 razy, bo 2 razy to nagrywałem, a raz grałem tak o tylko po to, żeby sprawdzić jak to. Aha, i raz narrację nagrywałem, która się w ogóle nie nagrała i też musiałem to oglądać. Więc sorry. Chaos. His brutal powers destroyed the balance of all things. Threatening the fabric of reality itself. Existence is on the brink of doom. Ten of you remain, and you are the last hope left to this world. I implore you, obtain the light that even in a broken world could never fade. The light of the crystals. The crystals embody the strength to face despair. With 10 gathered, a właśnie, te strumienie, które tam widzicie w tle, to są te strumienie życia, to są. Ale w każdym razie po naciśnięciu trójkąta można się przemieszczać po takim strumieniu w dosyć szybki sposób. I to się przydaje, jak na przykład jak się ucieka czy goni kogoś. No. If the treasure were really that easy to find, it wouldn't be a treasure hunt, would it? No horsing around, though. This isn't the time for games. It's time for some serious fun. You don't have to worry. I'm here with you. If it gets scary, just believe in me. I'm counting on you. The paths to our crystals may be different for each of us. But we've strength in our allies. And if we put that strength together, we'll have nothing to fear. I don't know. Yes. The god Chaos is leading his forces of disorder. And they're headed straight for us. But I'm ready for whatever comes my way. Yay. The tougher the enemy, the more fired up I get. I thank you all. Though what remains of this world is on the verge of collapse, I must hold it together until you find your crystals. Forgive me.
I want to be with you. But allow me to rest. Then soon. Cosmos, your radiant light shall always be with us. Wszyscy odchodzą w poszukiwaniu swoich tajemniczych kryształów i później będziemy się musieli wcielić w każdą postać no i szukać tych kryształów za nich, nie? No i tutaj mamy logo DCD Final Fantasy w czarnych barwach. I tutaj mamy odblokowaną kolejną opowieść w story mode i właśnie nią chyba nią zajmiemy się w następnym tygodniu. Jak widać odblokował się katalog i teraz właśnie go wam pokażę. No i tutaj jak widać możemy odblokowywać różne rzeczy, tutaj możemy odblokować sobie postacie. Tu jest kilka ich do odblokowania. Możemy sobie też odblokowywać jakieś tam, nie wiem, tam tutaj w ogóle mamy wszystko, rzeczy systemowe, jakieś ikonki, ogólnie mnóstwo rzeczy. Takie tam, do potyczek online, jakieś tam te. Na przykład poziom tego możemy sobie odblokować, poziom jak to się nazywa, CPU, poziom komputera w tych. Jak to się nazywa? No, w Quickbaitlach, nie? Możemy sobie ustawić wtedy, że jest mocniejszy. Takie tam rzeczy różne, nie wiem, jakieś kolekcjonerskie. A, to już koniec. No więc ja się z wami też żegnam. I chyba zabieram się do nagrywania kolejnego odcinka, no co? Mi się to spodobało. No dobra, cześć.